Witamy w kolejnym odcinku. Wyjeżdżamy w końcu hedrem. O, zajeżdżaj do tyłu. No czekaj, bo żebym się zahaczył. Kurwa, będą kucnice, o. Kucnice, już sobie będę kucał. I co jeszcze? Co chcesz, panie, co chcesz? O, lampeczki jak znalazł. Co tam myślisz? Myślę, że... Co? Czego jeszcze... Do góry? Dlatego, żeby wodoodolny się będzie wspierał. Będzie się wspierał, bo się wspierał wcześniej. Bo już się nie da. Masz bolca. Zajeżdżaj, panie. I tak, przypominamy wam o kodzie rabatowym na stronie zenox.pl. Bizon 7 do końca sierpnia na asortyment cały. A my co, zapinamy sprzęta i wyjeżdżamy, ale duchota w tej stodole. Porządki będą nas czekać niedługo przy tej stodole. Tu będzie zboże. Czekaj. Daj do przodu. I dawaj do tyłu. Dobra. Pyk. I na jeden, to co lubią. To co lubią najbardziej, przejazd przez wioskę. Nie tylko. Dobra, idzie nóżka. Bach, rechu ciachu. I skręcamy. Jego będzie, im będzie trzeba cofnąć chyba do tyłem do mnie, bo wiesz, bo jak go podepniemy, to tak musi zdać. Nawrócimy się na podwórku. Nie nawróci się? To się wcofa jakoś, damy radę. Nie damy rady? Przyczepa, ale znaczy przyczepę wyciągnąłem. Do stodoły. Podniesiemy do góry, a później się schował tam w bok. No, a potem pod garaż podjedziemy tak, żebyś mógł wjeżdżać pod garaż i byśmy, żeby było pod garażem, nie? No, ale tak, wyjedziemy bizonem. No. To się ustawimy elegancko. Napoczniemy dzisiaj jedną śrubkę, odkręcimy jako. żeby było nadpoczęte już dzisiaj, nie? O, tyk do góry. Proszę bardzo. Ładuj do przodu trochę, powolutku, tylko cały czas do przodu. Nie ładuj na skręt, tylko wyprostuj koła. W lewo, o i dawaj ruszaj. Dobra, dawaj. No i odbijaj w prawo teraz. Powoli. Dobra. Dawaj powoli. Te czekaj. Stop. Do tyłu. Ładuj się. Ładuj. No wjeźdź nim. O. Trzeba go nastawić. Tam jest ten jebany złom do chuja. Wiem, ale my żeśmy się ustawiali. Poczekaj. Stop. Dobra. Nie, tylko w ten! W ścianę tylko! Cofaj! No, cofaj jeszcze! Dobra, i teraz możesz wyjeżdżać. I na full do prawej. O, i teraz pójdzie. I rura! Jest nasz! Jedź! Co tam patrzysz? Jedź. Jak podłoga idzie? Dobra. U nich to było to. Co? U tego, całych tam w Jędrzejowie, to było to. Ale to jest zdrowe. No, ale to było to. Dobra, pójdź. Ślizgi też swoje mają. A czy trzeciąć tam po ślizgach? Przecież nie kosimy po ziemi praktycznie cały czas, tylko te ślizgi to są tylko wygięte, im to nic nie będzie. Można je tylko odkręcić i wyprostować. Bo przecież ślizgi się ten... Ale ten jest zniszczony, nie pracuje w ogóle, bo jest to zagięte. No bo mówię, zagięte jest, bo... To jest taki jak tu. One są zagięte, bo co, jak w ziemię gdzieś ktoś przypieprzył, czy w kamień, to na bank w kamień zapieprzone było.
Bo one tak robią, że wiesz, że header no, maksymalnie do tej poziomu się opuszcza, nie? No. Czy tak, poziom, bo on header to i tak idzie na ziemię, tylko że on, one nie idą po podłodze, tylko po tym ślizgu idzie wtedy, nie? A tu też coś było. Co? Tu coś było. Tu jest coś modzone, bo tego nie ma oryginalnie. Tu nie jest oryginalnie. No, mocniej było na bank do tego, bo to ścianę wypychało już pewnie. Bo my żeśmy wspawowali tur, nie? Ta, tu blacha była wspawowana. No. I robiono. Dobra. W tym roku będziemy... No, to będzie jeszcze wypowodzić, no. No, sprzedaż to. No, nie no, na sprzedaż to tak, chłopy. Uwierz mi, że w żniwa, jak komuś nie, będzie no, się dobra, piekliło. Zamówiłeś blachę, zamówiłeś, tak? Ale tego nie zamówiłeś. Zapomniałem. Dobra, to się nie ma czym przejmować. No jest, jest potęga. Jedziemy. Plac. Nie ładujemy się. Bajzon stoi. Łam się, łam. Jeżdżamy, Roki, nie szczekaj. Roki. Trochę w te. Oj, prosto, prosto. Uciekaj dzieci na bok, cześć. Trochę w tamte. Stop, 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 stop. Rusz trochę do przodu. Dobra, i dawaj teraz do tyłu. Dawaj, dawaj. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, stop. I siedzi fajron. Popatrz. No i jesteśmy na bazie. Zobacz, jak mój łokieć wygląda. Pamiętasz, jak ci mówiłem tę bańkę, co miałem? Pudełko i tyle, mamo. Nie zawracaj mi gitary teraz tymi rzeczami. Już. Nie wiesz, co zrobić? Widziałeś, co miałem ten łokieć ostatnio? Ja ci pokazywałem taką górkę? To zobacz, jak no. Łokieć wygląda, to zobacz, jak teraz wygląda. No co ty masz? Czemu tak? Nie wiem. Boli cię to? Nie. Krwiak mi musiał się tu zrobić i mi się rozlał. Taka góreczka z krwiakiem i wiesz, że teraz mi się rozlał. Na cały łokieć. Kurwa, spierdol. Czekaj, bo mi dłosa lata. Czego ty tu szuk? Kurwa ty. Dobra. Czekaj, czy zagada. Zresztą kurwa wystarczyło wziąć przykład z siłownika, w sumie patrzeć nie trzeba było, bo i tak jest tu jest ustawione tak. No kurwa, znowu wleciała pizda. No jest tu w rogu. Muszą mieć gniazdo pod dachem. Muszą mieć gniazdo gdzieś tutaj, pewnie. Tak mi się wydaje, uważaj, odejdź, odejdź. O, zleciała na dół. Ubita. Mają gniazdo pod przybitko pewnie. No, tak, że ty będziesz tam lotu. Dawaj mi ten strój, kurwa, z Jacka i z jak, Stachu John z okularach. Patrzaj, zobacz, czy to będzie. Nawet czy w ogóle zachętowi. No właśnie. Bez pompowania, bez niczego. A kluczyk jeszcze. Ten twój cały wynalazek na radę. Co? Kurwa, ze strzała, widziałeś?
Chłopie, no w szoku jestem. O kurwa. To nie ten, ja pierdolę. To cały header idzie do góry, to jest moto widła. No bo... Ale buja. Kurwa, żeby go nie wyjebało. To się nie da. Koniec. No i to, mój patencik działa, kurwa. Co? Oryginalnie nie. Nie. Co? Takie coś było, że się pokaż... może zostawili takie? Gdzie? W którym miejscu? Nie no, gdzieś tutaj, że takie coś było, że się blokowało. Bo po coś te uszy są. Które uszy? W którym miejscu? A, te. Nie wątpię, żeby to utrzymało siłownik. Może... Może jakiś inny typ siłownika to był chociaż... Coś było i tu się zabezpieczyło. Zamiast, wiesz, jak się siłownik zmienia, może na sztywno? Nie wiem. Trzeba by... Ale nie widziałem nigdzie na necie nigdy takiego czegoś patentu. Się wydawało, że coś takiego widziałem. Widziałeś? No o, dobra. Ta podłoga nad nim widziałem. No chyba za cynku jest ta podłoga. Za cynku. No dobrze chyba, nie? Ale... Kurwa nasrały szmaty, te ptaki jebane. Środek wejdzie? Jeszcze za liche. Co? Tylko? A tu wyżej wejdzie? O, tylko podpatrz, daj na chwilę, patrz, pa. Podskocłem go chuja. Aha, tak. No i tu wspawać kurwa płaskownik i gościem z tej strony. No dobrze. No, nie by było. To czekaj, to weź go to tak. Odrysujemy, co? To bij go, by to co się ma wbić tam, tak? Czy jak? Tu może to... Nie, to wchodzi samo. Nie, poczekaj, może źle. Może tu bardziej podciąć jeszcze, wiesz? Pod kątem? Tak, bo tutaj się nie spiera, tu się nie spiera. To daj mu to... pod kątem zrób większy kąt. 45 stopni zrób taki. Tu dydnę dalej. Tam dydnę dalej. Dobra. Wyszlifował ładnie. Odrysujemy. Cokolwiek, tym dłutkiem odrysujemy też będzie. Kręty na bogate. Dobra, weźmiemy drewienko. Będzie. I przecież chyba nic nie będzie. No co ma być? Tu się cyknie. No, punkciki, a potem się zaszlifuje i już. Dawaj, spawary i lecimy. I jest zrobione. Na jedną stronę trzyma, zostawiamy go? Na jednej stronie tylko, nie? Na siłownikach. Na siłownikach się trzyma. Gdzie jest maskę? Elektroda, gdzie mi go macie? A no mam, o, no bo wtedy co chodziłem przy tym wytrząsaczy, nie? Uj. Chyba, że masz drugie takie kołka, to zrobimy drugiego i chuj no. Jak myślisz? Zrobimy, no znajdę jakieś rzeczy. Dobra, zobaczcie nasze patenty. Pod skosem, tu jest tylko dla bezpieczeństwa spawane takie, a to się potem zeszlifuje. Gdzie się dorobiło, tu jest główne. Główna konstrukcja, wbite na sztywno, trzyma, no i też obspawany. No jakoś dało radę tam obspawać, nieźle. Tam mówią, nikt z tego nie będzie strzelał. Wijamy kabelek i tak. Ja ci się odczepił.
zaczepi to tą hydraulikę? Nie, no powinno się odkręcić.